Hejka, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Marta i jesteście na kanale Enjoyment, a dzisiaj czeka nas test chińskich gadżetów. Tym razem będą gadżety do makijażu i jaram się tym testem strasznie. Obiecywałam, długo gadałam na temat tego testu. W końcu udało mi się tutaj usiąść na mikrofonie z tą osłoną chwilę temu. Teraz. Ale jestem i będziemy to nagrywać. Mam tutaj w 100% chińskie, japońskie, koreańskie rzeczy. Część z tych rzeczy bardzo was interesowała i czekałyście na moją opinię. Ja sama na nią czekałam, także tyle gadania, zaczynamy. Od czego zaczyna się koreański, japoński, chiński makijaż? No od czego? Od kontaktów! Nie ma makijażu chińskiego bez soczewek kolorowych. Te dziewczyny właśnie z tamtych krajów się niesamowicie zmieniają, bo przed a po to są dwie całkowicie różne istoty ludzkie. Także mam nadzieję, że ja też będę całkowicie inną istotą ludzką dzisiaj. Się zrobiło bardziej chińsko. Kolejną rzeczą, którą robią Japonki, Chinki, Koreanki, to picie jakichś dziwnych specyfików w dużych ilościach. Jakieś flaszeczki łykają. Ja niestety nie mam specyfików, więc wzięłam sobie kufel wody, bo tego jest dość sporo. Minimum robią to 3 razy. Spytasz, Marta, dlaczego ty pijesz wodę z kufla? A ja odpowiem ci, to jest bardzo dobre pytanie. No to czemu? Gdyż iż jakość kubeł wody, znaczy kufel wody ma pół litra, a muszę wypić takie minimum 3. Makijaż twarzy. I tutaj mam absolutny hit. Ja widziałam w pewnym momencie wszędzie na Instagramie właśnie ten podkład. To jest podkład, który dopasuje się totalnie do twojego koloru skóry. Specjalnie czekałam, aż zejdzie mi całkowicie samoopalacz, ponieważ on się ma dopasować do koloru skóry, który ma pod sobą. Więc generalnie, gdybym miała, nie sprawdzi się mi, gdybym miała ciemną szyję od samoopalacza i jasną twarz bez samoopalacza, bo i tak dopasuje się do mojej jasnej twarzy. Aczkolwiek pewna nie jestem, może jest na tyle inteligentny, że dopasuje się jednak do szyi. Więc sprawdzimy to, jak się wysmaruje samoopalaczem. Tymczasem sprawdźmy to na ręce. Najpierw popłyn. To nas nie zaskoczyło, ponieważ w opakowaniu też był biały. Ale teraz ma nas zaskoczyć nasze mizianie. Biały, 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 biały. Nadal biały. Pachnie kremem. Biały, biały, biały. Czyżby on zmieniał trochę kolor już? Dobra. Zmienia! Ale czad! Dopasował się do... I nawet krycie ma niezłe, patrzcie na to. Wymalowana ręka podkładem? Nie wymalowana ręka podkładem. Wyglądam, jakbym była trochę chora. Zmienia się w jakiegoś jaszczura chyba. Japonki jeszcze smarują się czymś takim białym po twarzy, takim pudrem, że on totalnie wybiela. Za Chiny ludowe. Nie mogłam go znaleźć, nie mogłam tego znaleźć, ale mam jakąś taką chińską bazę pod makijaż. Wygląda to w ten sposób. Ja już jej kiedyś używałam wcześniej, ale to było, widzicie, jest to całkiem super baza. Minimalizuję wszystkie pory, więc będzie czas, ponieważ będę wyglądała tak ładnie jak te wszystkie dziewczyny. Czas na podkład, bo tego jestem, powiem wam, turbo ciekawa. Się nie pomalowałam, już wyglądam jak Japonka. I nie mówię tutaj o klapku. Zrobimy pół twarzy. O, pół twarzy będzie dobre. Powiem wam, że ja bym to bardziej porównała do takiego kremu BB niż faktycznie podkładu. Takie średnie krycie bym powiedziała. No, zmienia kolor na twarzy. Super fan. Mega czad w ogóle, ale żeśmy się uśmiali. A że ja jestem blada jak ściana za mną. Blada jak ściana, zresztą zobaczycie sami. Mój mąż mnie często w chałupie gubi. Mamy wszędzie białe ściany, nie? Bardzo jest lepki. Nie przestaje się lepić. Cały czas jest lepki. Przeletę tak gębą, to normalnie same muchy mi się połapią. No właśnie. Spoko, aczkolwiek no szału jakiegoś nie ma. Dobra, robię podejście drugie do tego podkładu. Bardzo wiele osób, które testuje ten podkład na Instagramach i tak dalej, używa do tego celu pędzla, żeby go rozprowadzić, więc i my tak zrobimy.
tylko delikatnie wyrównał koloryt. Trochę mi przeszkadza ten zapach, bo jest tak intensywny, że szok. Jeżeli chodzi o trwałość tego podkładu, bardzo szybko zrobił się nieświeży i ja generalnie zaraz po nagraniach musiałam to zmyć, bo wyglądało to jak taka maska skorupa, część spłynęła, część została, także nie wyglądało to zbyt dobrze, bo ten podkład ma bardzo tłustą konsystencję, on się klei przez cały czas, on nie zastyga, on się po prostu klei, a gdy damy za dużo pudru na niego, to po prostu nie wygląda dobrze, więc nie wiem w ogóle, jak, co mam na jego temat powiedzieć i generalnie nie ma tutaj zbyt wiele do polecania. Ta reklamowana opcja, ja płaciłam za niego około między 10 a 25 zł. Skoro podkład dopasowuje się do koloru, który ma pod spodem, generalnie niby tonu skóry, to co się stanie, jeżeli nałożymy podkład na liść? Zielony liść? Może ktoś ma zieloną cerę? Może? Spróbujmy! No i mamy liść w kolorze skóry. Mam! Kiedyś kupiłam, jakiś czas temu mam jedynkę i dwójkę. Więcej, więcej, więcej. Teraz hit, teraz będzie gąbka z pluszu. Gąbka z pluszu. Pluszu, poważnie. Ona jest taka misiowata. Zobaczcie na to, jakie to słodkie. Ma takie... Okej, i dość mocno napuchła. I tą gąbką się będę dzisiaj gąbczyć. No powiem wam, jak podkład średni, tak ten korektor. To chyba jeden z lepszych korektorów, jakie miałam. Widzicie to? Dobra, wszystko tutaj zakamuflujemy. Zaciął się. O, to se pokamuflowałam. Dużo schodzi tego korektora. Jeden make-up. Bym rzekła, że już to zaczyna wyglądać. Ta gąbka czadowa jest. Powiem wam, że czadowa. Już nie wiem, czy to jest kwestia tego korektora, czy samej tej gąbki, że wygląda to tak ładnie. Czas na zbliżenie, żebyście zobaczyli, jak wygląda ten make-up. Jest gładziusieńko. Aha, byłabym zapomniała. Usta zniknięte. Puder. Puder mam taki. Jest to oczywiście najjaśniejszy puder, jaki był. Jedynka. Ma przepiękne opakowanie. To trzeba przyznać. Mam nadzieję, że ma gąbkę w środku, bo sobie nic nie zabrałam. Jest gąbka. Dobra. Open the door. Open the door. O ja pitole, jaki alien. Ja już nie wiem, czy to jest chiński makijaż, czy trochę pod UFO podleciałam, ale jeszcze trochę i zacznę robić kręgi na zbożu. Czuję, jakbym miała panterz na twarzy. Potarłam i... Patrzcie, co tu się dzieje. Patrzcie, co mi się stało. Widzicie to? Widzicie to? O nie. Nie mam tego, co z tym zrobić. Zostaną mi takie piegi. Widzicie? Patrzcie, co mi się porobiło na tych... Takie kropki. Nie znam się, to się wypowiem. To nie jest kosmetyk na pyty, czyli polskie poszerzone pory. Ja tutaj mam taki cień do powiek, który już nam robi taki, wiecie, chiński make-up. I on wygląda w ten sposób. Dzielony na dwie części, czyli mamy tą jaśniejszą i ciemniejszą. I mamy sobie po prostu tym tak, wiecie, przeszurać. I z powrotem. I z powrotem. Tak sobie przeszura. I teraz mamy kolor tutaj na tym. I teraz sobie mamy to przeszurać po powiece. Także normalnie zbliżcie się, bo to będzie hardcore. Bo mi ten make-up tutaj trochę schodzi. Musimy sobie się posiłkować tą pędzlem. Kreska od spodu musi być, musi być! Przestałam oddychać. Kolejna ważna rzecz to oczy. I oczy są zawsze pomalowane tutaj wewnątrz na biało. Brwi są bardzo ważne, oni malują trochę inaczej brwi. Inaczej, bardziej na prostak. Róż. Róż to mega ważna sprawa i ja tutaj mam taki. To jest czadowy róż, tylko za dużo go dałam, ale to jest piękny róż! Wow.
widziałam coś takiego, że one sobie robią tutaj tą linię załamania właśnie taką kredką ciemną. U nas to już jest nazbierane w załamaniu, a oni specjalnie sobie to nazbieranie w załamaniu robią. Dobra, konturowanie to turbo ważna sprawa. Ja tutaj mam tą kredkę i ta kredka jest do brwi, jest linerem i jest do konturowania. Także normalnie wszystko w jednym. Okej, czas na wyszczuplanie. Będę chuda. To są takie, wiecie, płatki. Pięknie zarysować szczękę. Zobaczymy, czy to u mnie podziała. Okej, jest tego dość sporo. To jest fascynujące. Muszę go zdjąć z tego. To trzeba było zrobić, zanim się pomalowałam. Widać go jednak. No i patrzaj, że mi folia po bokach facjaty zwita. Czas na rzęsy. Ja sobie tutaj kupiłam gadżeciarskie rzęsy, które możemy nakleić bez użycia kleju, bez użycia właściwie niczego. I są to po prostu rzęsy, które mają klejący pasek i je się dokłada do oczu. Na tym pasku te. Nie jest za długie, ale to nie jest za długie. Dziadulstwo. Ja sobie po prostu przyczepię rzęsy magnetyczne na oko, żeby pogłębić ten efekt. Także zaraz wracam. Pomadka. I tak wygląda skończony makijaż. Koniecznie napiszcie. Jak one mogą chodzić z tymi trzema włosami z przodu, to ja nie wiem. Bo wszędzie widać te plajstry. Dobra, koniecznie napiszcie w komentarzach, czy wyszło, czy się udało, czy test był spoko i Wam się podobał. Ja czekam, bo jestem strasznie ciekawa Waszej opinii na ten temat. Także ja się z Wami żegnam. Do zobaczyska. Pa! Kurde, jąć! Ja pierdzielę, ja mi boli!